W roku 2018 możemy spodziewać się podwyżek cen mieszkań na rynku pierwotnym. Wedle naszych analiz te podwyżki powinny wynosić około 5, ale nawet do 10%. Jeżeli chodzi o powody tych podwyżek, to należy wśród nich wskazać te czynniki, które mają wpływ na wysokość kosztów realizacji przedsięwzięć deweloperskich. Pierwszym z nich są koszty generalnego wykonawstwa, które już od połowy roku 2017 drastycznie wzrosły. Powody tej sytuacji są dwojakie. Po pierwsze, obserwujemy wyraźny wzrost wynagrodzeń pracowników budowlanych oraz ich odpływ, w szczególności tych z Ukrainy do Niemiec. To wszystko powoduje, że deweloperzy muszą płacić więcej generalnym wykonawcom. Z drugiej strony również borykamy się z rosnącymi cenami materiałów budowlanych, w szczególności stali. Natomiast już od 2-3 lat również obserwujemy wyraźny wzrost cen nieruchomości, na których deweloperzy realizują przedsięwzięcia deweloperskie. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że deweloperzy będą w stanie nieco zejść ze swojej marży, jestem przekonany, że część z tych kosztów zostanie przesunięta na klienta i finalnie ceny wzrosną. Wedle nas ta cała sytuacja dotknie cały rynek. Nie są to podwyżki, które będą dotykać poszczególnych projektów, natomiast to będzie generalna zmiana, która spowoduje globalny wzrost cen na rynku deweloperskim.